Halo, halo Mietku, halo, halo Franku. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Trochę inny film niż ostatnio, które widzicie na kanale, ale przychodzę do Was z bardzo pozytywną nowiną, myślę, że dla co po niektórych, ponieważ od jutra, czyli od 29 grudnia, od godziny 10 do godziny 16 będę odpalać streama na YouTubie, ale będzie to stream równolegle toczący się z tym na Twitchu. Więc, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to takie streamy będą się pojawiać 6 dni w tygodniu i na YouTubie, i na Twitchu. Na Twitchu tak jak dotychczas, na YouTubie będą to, no, nowe rzeczy dla co po niektórych osób. Więc chciałbym Was zaprosić serdecznie, jeżeli, nie wiem, w pracy będziecie, albo będziecie mieć wolne, albo no cokolwiek innego, to oczywiście na YouTubie możecie mnie od jutra znaleźć właśnie na streamach. No i generalnie sytuacja wygląda tak, bo też dużo osób o to pytało. Twitch zezwala na to od grudnia, więc nie będę mieć z tym jakichkolwiek problemów. Tutaj sytuacja jest już klarowna i rozwiązała się, więc też podjąłem kroki ku temu właśnie, żeby spróbować. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z tym, że osoby na jednej platformie nie będą wiedziały, o czym jest mowa, bo druga platforma będzie zarzucać inny temat. Jeżeli chodzi o czat, ja będę mieć jedno okno z czatem z jednej i z drugiej platformy, więc jeżeli ktoś na przykład zada pytanie, siema strojny, gdzie ekspić 50 ekiem i to będzie na YouTubie, no jak ja bym nie czytając tej wiadomości bym powiedział, no nie wiem, idź tam sobie na Hero Cave'a, no to wiadomo, że ludzie z tej drugiej platformy by nie wiedzieli, o co chodzi. Więc dla mnie sposób będzie taki, że po prostu jak będę z Wami rozmawiać na czacie albo jakiś temat wleci, no to będę czytać tą wiadomość, jeżeli chodzi o pytanie czy jakieś tam, o czym tam będziemy sobie gadać, ale na przykład jeżeli ja będę sobie zadawać do Was pytanie, no to jak będą leciały odpowiedzi z jednej czy z drugiej platformy, no to tutaj myślę, że już każdy będzie wiedzieć, o co chodzi. I tutaj to będzie jakoś tak zazębione. No też dużo osób widziałem, że tak robi. Maxigashi choćby tak robi i daje radę. Więc myślę, że ja też jestem w stanie to udźwignąć. A jeżeli się okaże tak, że wyjdzie chujnia, no to niestety zrezygnujemy z tego, ale myślę, że powinno być jak najbardziej okej. Co do jeszcze rzeczy takich informacyjnych, to co do streamów, jak będę robić giveawaysona, no niestety na ten moment giveawaysony są tak ustawione, że mogę je robić tylko dla ludzi na platformie Twitcha, bo tam mam wszystko podpięte, zautoryzowane, wiecie, o co chodzi. Jeszcze nie znam takich stron, które by autoryzowały jedną i drugą platformę, a logistycznie by to dosyć długo trwało, jakbym najpierw robił dla jednej platformy, potem bym się wylogowywał, autoryzował YouTube'a i potem znowu losował, no to by dosyć długo trwało, więc na razie jeżeli chodzi o giveaway'e pozostawię to dla Twitcha, może gdzieś w przyszłości się rozwinie coś, żebyśmy mogli to jakoś pogodzić, więc zapraszam na 6 dni w tygodniu, dawki dobrego streama, od godziny 10 do 16 będziemy tam najczęściej, chociaż nie zawsze, ale najczęściej ogrywać Knighta 340 na Wadirze, czasem pewnie też się zalogujemy na Celestę, na mojego 700 eka, albo będziemy sobie robić jakieś rzeczy z serii Faktu Pak, więc szefy, całe spektrum możliwości oczywiście dla Was przyszykuję. Do tego myślę, że nie będę się bawić w jakiekolwiek tam prawa autorskie czy coś zmieniać. Pozostawię wszystko tak jak jest, co może skutkować tym, że archiwalne transmisje mogą nie być dostępne, bo tak było też z ostatnią transmisją. Może tak być, ale nie musi. Ja też spróbuję zrobić taką muzykę, żeby po prostu mieć zablokowane zarabianie, ale żeby nie było tak, że jest też zablokowana jakby widoczność tego wszystkiego, nie? Bo to też różne restrykcje co do tego prawa autorskiego mają ci wszyscy twórcy. Także tak wygląda sytuacja. Jeżeli będziesz wpadać na streama, możesz szefie pozostawić tutaj komentarz po sobie, czy tam jakąś łapę w górę, żebym wiedział też na ile osób się może nastawić na takiego streama. Będzie mi bardzo miło. No i dzisiaj bez filmu Faktu Pak, pojawi się on jutro, 29 grudnia. Będę to nagrywać przed streamem, przed godziną 10, także tyle. Dziękuję ślicznie za wytrwanie do końca tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczyska, sympatyczne tibijskie papa.